tym odcinku. Ja pierwsza. Cześć, tu Magda, cześć, ze mną Melka i Hania. Cześć. I mamy dla Was wielkanocny film o tym, jakie są oczekiwania, a jak wygląda rzeczywistość świąteczna, bo często to są różne sprawy. No przy tej okazji na pewno składamy Wam najserdeczniejsze życzenia takich rodzinnych, spokojnych świąt wielkanocnych. No i cóż, zaczniemy od takiej tradycji, która była u mnie w domu. Mamy dwa gotowane jajka, no i będziemy, żeby zjeść takie jajko, trzeba je rozbić, ale można je rozbić w sposób wyjątkowy, to znaczy na przykład puknąć się i ta osoba, która ocali jajko, wygrywa i będzie jej się wiodło przez cały rok. No, ta, której się nie udało, no trudno, tak się czasami zdarza. Oczywiście to są tylko takie żarty, ale myślę, że taki challenge, taki pojedynek jest ciekawy. Wy napiszcie, tu dziewczyny już gotowe do rywalizacji, a wy koniecznie napiszcie, jakie u Was są zwyczaje w domu, chętnie o tym poczytamy. No, dziewczyny, tylko żeby przeżyły jedno jajko. Pamiętacie, musicie ocalić swoje, czubkiem się styka. Są różne techniki, można ochronić ręką całą tą, można jednym końcem albo drugim końcem, to są różne, wiecie, metody, co będzie najlepiej. Ale co, możemy zakryć? No nie, można tak osłonić troszeczkę jajko, no ale musi być czubek widoczny, ale który czubek, jeden czy drugi? No nie, próbujcie, no całkowicie nie możesz go zakryć, bo musisz czymś uderzyć. No, musicie wystawić czubek. No o, jak ktoś stłucze przy zabawie, to już nic nie zrobi. Amelka bardziej musisz odsłonić, bo tak to nic z tego nie wejdzie. Uwaga, słuchajcie. Trzy, Amelka za bardzo zakryłaś, bo nie ma czubka. No. No, uwaga. Trzy, cztery. Nie, mam palce, że trzy, cztery. Aj, jakie delikatne. Trzy, cztery. A, Melka wygrała! Poczekaj. Ale teraz mam obite, więc mogę sobie zjeść jajko. Tak, no to pokaż. Ty sobie tłuczesz i obijasz, a Melka może dalej prowadzić rywalizację z pozostałymi członkami rodziny, którzy mają na gotowane jajko ogromną ochotę. No dziewczyny, próbujcie! O, jeszcze raz! Jeszcze raz. O nie! Jeszcze raz! Dobra, jeszcze, jeszcze raz. Raz! O nie! Kto podłożył surowe jajko? Ono miało być gotowane! Mamma mia, jajecznica na stole! To koniec! Co za slime! Można tłuc kotlety na stole. To oczywiście był żart, no bo jajka są gotowane, ale można komuś czasami taki żarcik mały zrobić i podłożyć surowe. Musicie obejrzeć cały film, bo tam dużo śmiesznych i ciekawych scenek. Koniecznie napiszcie, jak tam u Was Szmingus Dyngus wyszedł, bo to jest chyba najwięcej zabawy. Czekamy na lajki, bardzo nie prosimy, czekamy na subskrypcję, no i oglądajcie naszego Instagrama. Bardzo jasne. To był chyba ten kolor. Dziewczyny, jak Wam idzie ozdabianie jajek? Ładnie nam wychodzi, nawet bardzo ładnie. Nawet wyszło trochę lepiej niż na tym filmiku na YouTubie. Instruktażowym. No. Mamo, już skończyłyśmy wieniec. Otwarcie. Czy piękny wieniec. Pięknie Wam wyszło, nie powiem. Jeszcze domalowałam ostatnie żółte linie na jajeczku. A ja domalowywałam niebieskie tło. W tym filmiku tej pani wszystko wychodziło. No wszystko było takie ładne. Aj, masnęło mi się. Ej, jeju. Muszę to jakoś zamalować.
Oj, nie udało ci się. No popatrz, jak mi wychodzi. No ci tak ładnie, tak rozmazane ładnie. O nie, za dużo wody. No zamasz się. Dziewczyny, jak wam idzie? Co zrobiłyście? Takie ładne jajo. Na Wielkanoc. Tak, można zdobyć sobie stół. Upsik. Ładnie wam wyszły? Tak. Można dać do ozdoby na jakąś kolację. Albo śniadanie. O nie, moja ryba. Tak chyba nie bardzo wyszło, co? No chyba kupimy jakieś gotowe, no trudno, no trudno. Będzie najlepiej. Nie martwcie się. Dobrze. Dziewczyny, wstawajcie, jedziemy. Co? Która jest godzina? Szósta? Ej, na serio? Za wcześnie. Daj jeszcze pospać. Jeszcze godzinkę albo dwie. Wczoraj siedziałyśmy do późna. Dziewczyny, musimy jechać do dziadków na święta. Wstawajcie. Dziewczyny, wstawajcie, za 10 minut przychodzą goście. Dobrze, dobrze. My się szykujemy. Zaś się ogarniemy, mamo. Dobrze. Mamo, jesteśmy gotowe do dziadka na święta. Możemy już iść? No co byście by założyły? No jak to co? Ubranie. No ubranie normalne. No ale to chyba trochę za sportowo się ubrałyście. Sportowo? Nie, no na święta. No na święta dobre jest. Tak. No nie, sorry dziewczyny, przebieracie się w jakieś eleganckie ciuchy. Co? A teraz okej? No teraz to rozumiem. Pięknie wyglądacie. Elegancko. To chodźmy. Mamo, jesteśmy gotowe, żeby iść do dziadka na święta. No trochę dziwnie wyglądacie, no ale dobra, chodźcie. Kolorowo. To chodźmy. Dziewczyny, gdzie wy idziecie? Idziemy szukać, co nam zostawił zajączek. Ale jakiego zajączka? Ile wy macie lat? Ale może jednak nam coś zostawił. Na pewno coś zostawił. Na pewno umarł. Przecież umie przeskoczyć przez płot. Chodź, biegniemy szukać. Nic nam nie zostawił. W ogóle. Idziemy szukać tego, co nam zostawił zajączek. To chodź, Hania. Dobra, biegniemy. Jajko. Chodź. Też mam jajko. Co tam jeszcze jest? Też jest. O, jaki super. Dobra. O, tu coś jest. O, tutaj. Tu coś wystaje. Ojej. Ile rzeczy. O. Poczekaj, muszę jeszcze coś zobaczyć. Może coś jeszcze jest. Kokos! Mam kokosa! Ale słodki kokos. Chodź, idziemy. A jaka fajna nagroda. Biegniemy rozpakować to wszystko. Dobra. Hej, czekaj na mnie. Ciepło. Chodź, pójdziemy na lody. Dobra, biegniemy. Och,
jak zimno w te święta. Wiem, powinno być jakieś dużo stopni, a jest tak zimno. Dobra, chodźmy do domu, zamarzniemy. Mamo, idziemy na podwórko na śmigus dingus. Nikt nie może czuć się bezpieczny. Oblejemy każdego, kogo spotkamy na drodze. No to go! Nikogo nie było. Ale super zabawa, ale zabrakło mam wody. Cała mokra, muszę się przebrać. Mamo, idziemy na podwórko na śmigus dingus. Dziewczyna, wy ty jesteście dobrze ubrane na śmigus dingus? Oj, mamo. To idziemy. Idziemy. Mamo, idziemy na podwórko na śmigus dingus. Poczekajcie, poczekajcie, jesteście dobrze ubrane? A, to rozumiem. No dobra, lećcie. Ja pierwsza. Ja chcę pierwsza. No idź, idź. Idź, bo cię obleję. Idź.